Witajcie, nazywam się Ola i jestem studentką bezpieczeństwa wewnętrznego w WSAiB w Gdyni. Specjalizuję się w kryminologii i kryminalistyce i zabiorę Was dzisiaj właśnie w świat techniki kryminalistycznej. Pokażę Wam, w jaki sposób zabezpiecza się podstawowe ślady kryminalistyczne. Teraz zaprezentuję Państwu, w jaki sposób ujawniamy i zabezpieczamy ślady daktyloskopijne za pomocą proszku argentoratu i pędzelka z syntetycznych włókien. Przystępuję do opylenia powierzchni butelki. Bardzo delikatnie, kolistymi ruchami ujawniam pierwszy ślad. Najwyraźniejszy ze śladów nadający się do identyfikacji zabezpieczamy, zdejmując go z powierzchni za pomocą ciemnej folii daktyloskopijnej. Zaprezentuję Państwu, w jaki inny sposób ujawnić i zabezpieczyć ślad daktyloskopijny, tym razem za pomocą proszku ferromagnetycznego. Tego typu ślady zabezpieczamy wraz z podłożem. Do tak zabezpieczonego śladu dołączamy metryczkę i wysyłamy go do laboratorium kryminalistycznego w celu dalszych badań. Teraz pokażemy Państwu, w jaki sposób zabezpiecza się ślady pozostawione przez narzędzia, czyli ślady mechanoskopijne. Na początku musimy przygotować pastę silikonową. Używamy w tym celu pasty MicroSeal i dodajemy do niej specjalnego utwardzacza, dzięki któremu pasta szybciej zaschnie. Gotową już pastę nakładamy w miejscu, gdzie pozostał ślad po użyciu narzędzia. I pozostawiamy pastę, aż zaschnie. Wtedy będziemy mogli ją zdjąć z powierzchni. Kolejnym rodzajem śladów, jakie zabezpiecza się na miejscu przestępstwa, są ślady traseologiczne. Aby zabezpieczyć taki ślad, potrzebujemy jego gipsowego odlewu. Zalewamy nasz ślad gipsem. Zabezpieczony ślad traseologiczny, do którego również dołączamy metryczkę i wysyłamy do laboratorium kryminalistycznego.